Cześć! Witamy Was tym razem z przytulnej dosyć Barcelony. Nasz gospodarz niestety nie może się z Wami przywitać. Jest bardzo miłym człowiekiem, jest Mariano, pochodzący z Argentyny. Z Argentyny, dokładnie. Przez wiele lat ostatnio przyjeżdżamy tutaj do niego, jest niezmiernie gościnnym gospodarzem. Niestety zachorował tym razem na grypę. No także Wam nie pomaga. Ale życzymy mu dużo zdrowia. No i dodamy po prostu, witamy Was z naszej kwatery w Barcelonie. Z samego serca Barcelony, tuż obok słynnej ulicy Rambla. No i sobie tak chodzimy po Barcelonie. Zajrzeliśmy, jak tam trwają przygotowania do konferencji Samsunga, która już w niedzielę. No, przygotowania trwają. Widzieliśmy, coś tam rozstawiają. Są jakieś tam tablice, jakieś banery, jakieś rzeczy będą się działy prawdopodobnie również na dworze, na zewnątrz. Mam nadzieję, że konferencja będzie w hali. Konferencja Samsunga będzie w starym kompleksie targowym, który tak, tam, gdzie kiedyś się odbywało. Tam, gdzie kiedyś się odbywały targi MWC, w tej chwili one są w nowym miejscu od kilku lat już. A tam, gdzie Samsung przygotowuje tą konferencję, jest pięknie, dlatego że tam jest fajnie. I słynna barcelońska fontanna, która tańcząca fontanna, która co piątek, co sobotę prezentuje obraz światło, dźwięk. Woda, światło, dźwięk. No bardzo to jest efektowne. Jest rzeczywiście niesamowite. Kilka razy, no to świetny pokaz. No ale kurczę, my tu o telefonach w zasadzie powinniśmy, no bo to MWC, no to telefony. My tu po telefony przyjechaliśmy? No, a nie? No, no w sumie tak. Jeszcze prosimy o wybaczenie. Różne dźwięki będą dochodziły, dlatego że jesteśmy na tarasie polowych. Dzieciaki bawią się na podwórku, na dole. Przejeżdżało właśnie pogotowie, jest ulica po drugiej stronie, w związku z tym musicie nam po prostu wybaczyć. No mam nadzieję, że przeżyjecie, jak samochód wytrzymujecie, to i to też. Jola, tak patrzę dzisiaj, bo ściągi nie mam co prawda, ale zaglądam na MGS. Tak, Jola dzisiaj napisała o dosyć niesamowitym smartfonie, które ma się pokazać na w MWC, które ma mieć premierę. Dwa lata po premierze S60, Kat ma pokazać S61. No, Kat S60 to słuchajcie, był pierwszy telefon, który nie tylko był super wytrzymały, wzmocniony, metalową ramkę miał, był wodoszczelny. Nawet słuchajcie, ja sprawdzałem wodę morską z kubaniec wytrzymywał. Był rzeczywiście niesamowity. Ale to był pierwszy telefon z kamerą termowizyjną. Czyli taką, która może nie zapewnia jakiegoś oszałamiającego obrazu, jeżeli chodzi o jakość, ale pokazuje temperaturę. Odpowiednimi kolorami oznacza nam temperaturę. Po co to jest? No dzięki temu na przykład można zlokalizować, gdzie nam się przewód grzeje, gdzie gorąca woda nam przecieka z rury, gdzie, nie wiem, zwierzę jakieś w krzakach się ukrywa, czy albo, kiedy szukamy kogoś w ciemności. Albo możemy zmierzyć temperaturę napoju wyskokowego, który powinien być chłodny na przykład. Bardzo fajny był to telefon, ale minęły już dwa lata, no więc pora na następcę. No to co tak na szybko zapamiętałem, to cena 900 euro, cena 899, czyli na Polski to będzie prawie 4000, słuchajcie. Ale wiecie, bez 200 zł. To jest specyficzny telefon o specyficznej budowie i on teraz jeszcze dostanie, poza tym, że odświeżą specyfikację, dadzą nowszy procesor, więcej RAMu, więcej wszystkiego, to jeszcze dołożą fajny bajer. Dalmierz laserowy i drugą z kolei rzecz, miernik czystości powietrza. Nie wiemy jeszcze, jak to będzie działało, ale obietnice są obiecujące. Wiecie, o Jezu, znowu jedzie strasz czy karetka. Nawet jeżeli to nie będzie super precyzyjne, to będzie miało jedną dużą zaletę, podobnie jaką miała ta kamerka FLIR, ta kamerka termowizyjna w tym pierwszym Kacie S60. Będziecie to mieć zawsze pod ręką. Bierzecie telefon, wyjmujecie z kieszeni, bach, macie pomiar, możecie to zrobić, a to na przykład ta miarka laserowa, z tego co na razie nam powiedziano, bo jeszcze nie widzieliśmy telefonu, targi się zaczynają od poniedziałku, więc zobaczymy go najwcześniej w poniedziałek. Na razie są plotki. Ta miarka będzie działała tak, że będziecie mogli zrobić zdjęcie jakiegoś przedmiotu i dzięki tej miarce na tej fotce nałożyć wymiary, czyli na przykład zmierzyć jakąś odległość, nie wiem, podać rozmiar pomieszczenia, żeby na przykład dokupić wykładzinę. No, zastosowań będzie pewnie sporo. No, myślę, że Kat tutaj dobrze kombinuje, z tym, że no niszowo, tak? Pamiętajmy, że to będzie telefon dla niszy. W większości z Was w tej chwili się pojawia pytanie, a na co mi to? Pierwsza rzecz dosyć fajna jest taka, że są to rzeczy, które wyróżniają w jakiś sposób ten model, to jest jedno. A druga rzecz, znacznie ważniejsza, jest całkiem spora rzesza fachowców, którzy po prostu potrzebują każdego z tych narzędzi. Tak, taką ciekawostkę Wam powiem. Robiłem recenzję tego pierwszego Kata S60, czyli tego modelu sprzed dwóch lat. Wiecie, kto często pytał o ten telefon? Strażacy.
zawodowi, ale też ochotnicy z OSP, chłopaki zadawali pytania, jak ta kamera działa i tak dalej, bo się okazało, że coś takiego im się przyda w pracy. Nie musi być super precyzyjne, super profesjonalne, ale musi być pod ręką, wodoszczelne, wytrzymałe i tak dalej. No i kupują jedno urządzenie, a nie kilka. A kamery termowizyjne są po prostu bardzo drogie. Co prawda ten kat, słuchajcie, robił zdjęcia raptem Fauga, czyli 640x480. Ale to nie było drogie. Dodatkowo jeszcze z logo producenta tego aparatu. Ale to nie chodziło o to. Ale nie chodziło o to. To nie była kamerka do zdjęć. Można było zapuścić ten aparat i po prostu pojeździć nim po miejscach, gdzie ewentualnie podejrzewało się w krzakach, uciekł wam kotek w krzaki. No to taki flir wam pokażę. A skoro już o flirze mowa, to ja dzisiaj jeszcze dostałem maila. Panasonic? Panasonic też tutaj na MWC będzie pokazywał, co prawda to trochę poza zakresem naszych zainteresowań, ale też taki właśnie semiprofesjonalny sprzęt, taki bardziej dla konkretnych zastosowań, dla fachowców, dla bardziej do pracy niż do zabawy, taki wzmocniony tablet, również wyposażony właśnie w kamerkę firmy FLIR, a firma FLIR to jest, moi drodzy, właśnie taki producent, który się specjalizuje w termowizji i po prostu dostarcza te moduły tych kamer dla innych firm, chociażby właśnie czy dla Panasonica, czy dla Kata. Jola, dalej o Kacie gadamy? Nie. Nam Kat, słuchajcie, zapadł bardzo mocno w pamięć, dlatego że producent zaprosił nas w Warszawie na kolację taką jedzoną po ciemku. I my te telefony dostaliśmy na bardzo długi czas, tak że mogliśmy rzeczywiście się z nim bardzo mocno zapoznać. I no powiem szczerze, że na mnie to zrobiło dosyć duże wrażenie. Choćby właśnie przez to, że żaden inny smartfon na rynku nie miał funkcjonalności kamery termowizyjnej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że doceniam to, że producent telefonu, który nie jest najpopularniejszym w Polsce, rzeczywiście robi coś dla tych, którzy tego potrzebują. Dla specyficznej grupy odbiorców smartfonów, którzy akurat takiej funkcji bardzo często używają. Także to jest dosyć fajna rzecz. Tak, i tu w zasadzie cena telefonu ma w tym momencie drugorzędne znaczenie, bo po prostu innego nie ma i tyle. Jola była w Warszawie. Jola była w Warszawie, musiała być Jola, dlatego że my tego samego dnia wyjeżdżaliśmy z Warszawy właśnie tutaj do Barcelony. Jola była w Warszawie na premierze smartfona Honor 9 Lite. Zadebiutował w Polsce, także jesteśmy w tej chwili już właściwie po premierze, wiemy, że będzie można go kupić. Honor to jest taka dziwna marka, bo to jest marka Huawei'a. Ja wielokrotnie... Się odcinają tak trochę, nie? To znaczy, to trochę się odcinają, to trochę dziwne, są razem, to jest różnie w zależności od miejsca, gdzie jest akurat sprzedawane. Bo pamiętajcie, niektóre Huawei'e gdzieś tam na świecie są sprzedawane pod marką Honor, a inne, no nie. Tak samo u nas. Ten sam telefon u nas jest Honorem, gdzieś indziej jest Huawei'em. Albo zupełnie, no w ogóle pomieszanie z poplątaniem, ale ten Honor, o którym Jacek powiedział, ma jedną dobrą rzecz. Cenę. 9,99. Tak, to jest niecały tysiaczek. 1000 zł rzeczywiście. A specyfikacja jest taka... Nie? Specyfikacja jest całkiem fajna. Link macie w opisie. A propos tego Kata, nie spodziewajcie się w Kacie jakiejś niesamowitej specyfikacji. Tam jest raptem Snapdragon 600, która 630 zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Albo 635. To nie jest to smartfon, który ma mieć specyfikację niesamowitą. On nie musi jej mieć. On niestety będzie miał cenę niesamowitą, o której już wspomnieliśmy, także ciężko będzie... Słuchajcie, no to będzie specyficzny telefon i... Wiesz, tu akurat jeżeli chodzi o Kata, to ja bym tutaj nie jeździł po specyfikacji, bo ten, kto go kupuje, to nie patrzy na cyfry. Ja nie jeżdżę po specyfikacji, to jest po prostu dosyć specyficzna polityka producenta, który uważa, że te nowe funkcjonalności właściwie równoważą to, że nie jest to... Chodzi mi o to, żebyście też nie dziwili się, że on jest nie jakiś super flagowy, a kosztuje tyle, bo on nie jest flagowcem, ale ma inne rzeczy, za które warto zapłacić, oczywiście pod warunkiem, że ich potrzebujecie. No bo jak nie potrzebujecie, to kurczę, kupcie sobie coś innego i tyle. No. Tak, to nie jest telefon must have. To nie jest telefon, który należy kupić, broń Boże. Ale wiecie, jak się okaże, że wam jest coś takiego potrzebne, to zapłacicie. Jeżeli zajmujecie się tym w pracy, jeżeli nie macie osobnych urządzeń, które robią, przede wszystkim umówmy się, mowa o tej kamerze termowizyjnej, bo dalmierz laserowy to nie jest jakiś straszliwy wydatek dla fachowca, żeby sobie po prostu kupić w sklepie. Tak, ale wiesz, dalmierz trzeba nosić, a telefon i tak ma. Tak, telefon tak czasem się nosi. Czasem zapomnij dalmierza, baterie zdechną. Tak, nie ma nic innego pod ręką, mamy telefon w kieszeni. Jest to fajne urządzenie.
Gadamy dużo o tym kacie, ale no, jest, powód jest taki, że po prostu nie ma więcej takich smartfonów na rynku. No, dokładnie, zapadł nam jakoś w głowę. No. Natomiast ten Honor, o którym Jola pisała, dodatkowo ma jeszcze jedną rzecz. On ma w tej chwili Androida Oreo. Przygotowują z następnym update'em funkcjonalność odblokowywania smartfonu. Bo Jezu, nie znoszę tego. Odblokowywać smartfon twarzą. No to popatrz, bierzesz. Będzie miał rozpoznawanie twarzy. No, a mój mnie wiecznie nie poznaje. Nie chce mnie poznawać i koniec. Nie wiem, widocznie mnie nie lubi. Wiemy, że pojawią się jednak nowe smartfony LG na MWC. Nie przygotowywaliśmy się. Przygotowywaliśmy się na V30, która no bo tak miało być. Taka, ma mieć ulepszone oprogramowanie. Taka bardziej V30 miała być pokazana, a tu niespodzianka. Bam, słuchajcie, będą dwa średniaki jeszcze. K8 2018 i K10 2018, przy czym ten drugi to jeszcze będzie miał wersję plus, czyli taką trochę bardziej mocniejszą i wersję alfa, czyli taką odchudzoną. Dobra, zobaczymy jak to wycenią, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ponoć usprawnili aparaty, no ładniejsze budowy dali niż w poprzedniej generacji. Na wyświetlacze? Pamiętasz długie czy nie? Zwykłe? Oj, wiesz HD co? Chyba, to? Na pewno rozdzielczość HD, tak, czyli zwykłe, nawet nie muszę podglądać na ściągę. No niestety, ale to będą niedrogie telefony, więc dajmy im szansę. No zobaczymy też, no, pójdziemy do LG, obejrzymy, weźmiemy to w rękę i wtedy dopiero będziemy mogli coś Wam więcej powiedzieć. Na razie LG samo z siebie też podało taką specyfikację, powiedziałbym, bardzo ogólną, chociaż w sumie wszystko wyszczególniono tam w tych najsłabszych wersjach, jest 2 giga RAM-u, po 4 giga w tych mocniejszych, od 16 giga startuje pamięć wewnętrzna, procesor w 8 czterordzeniowy, w 10 8, ale nie powiedzieli jakie procesory, to też zobaczymy. No aparaty też się różnią, bo właśnie jeszcze Wam nie powiedziałem, w tych dziesiątkach też jest trochę poprątanie, bo dziesiątki poza tym, że się różnią pamięcią, ten Alfa, K10 i K10 Plus, poza tym, że mają inne pamięci, też mają też inne aparaty. Ale co do tego, to zachęcam Was do zajrzenia, w opisie filmu macie link, gdzie jest opisane to wszystko szerzej, po prostu te różnice między poszczególnymi wersjami. No w każdym razie niespodzianka, LG pokazuje 3 telefony, a nie 1. Tak, oczywiście się nie spodziewaliśmy. Nadal nie wiemy, czy będziemy na premierze, dlatego że nie mamy wejściówek niestety. LG jest jedynym producentem, do którego na premierę, na konferencję prasową nie mamy rzeczywiście. Nie lubią nas może. No. Może nam się jeszcze uda, dlatego że nadal jesteśmy w trakcie rozmów. Co prawda, rokowania są kiepskie, ale... Dobra, o Jezu, to pójdziemy na stoisko, pokażemy Wam te telefony. Nie, telefony Wam na pewno pokażemy. No, tylko taki smak pozostał, jak zwykle. No jeszcze mówiliśmy o Honorze, to jeszcze o Huawei dwa słowa, bo ja tak chwilę przed wylotem na MWC jeszcze znalazłem taką rzecz, mianowicie fotki prototypu rzekomo Huawei P20. No i słuchajcie, niespodzianka. Nie ma 3 obiektywów z tyłu, jak było planowane, tylko 2. Ekran nie ma wcięcia, tylko ma takie dosyć wąskie, ale jednak proste ramki. No i teraz mam zagwozdkę, jak Wam to opowiedzieć, jak Wam o tym opisać, bo z jednej strony, dobra, babam, niespodzianka, będzie model standardowy, który będzie miał proste ramki i podwójny aparat, tylko podwójny, fajnie to brzmi, nie? Tylko podwójny aparat z tyłu. A będzie wersja plus, która będzie miała wcięcie i 3 aparaty. Ale słuchajcie, może to być też tak, że ktoś zrobił zdjęcie jakiegoś tam prototypu, wiecie, który był przygotowany jakiś tam w trakcie produkcji, rozważali zrobić go tak, czy siak, tak, czy inaczej. Zrobili jakiś telefon, ulepili, ktoś go dorwał, zrobił zdjęcie w zasadzie nie wiedząc, co fotografuje tak do końca i rzucił, słuchajcie, mam P20. Wiecie, taki trochę dla hajpu to mogło być zrobione. Prototypów produkuje się zazwyczaj właśnie w tej fazie. Robicie przez wersję. Znaczy produkuje, no wytwarza się. Robi się. W tej fazie preprodukcyjnej robi się naprawdę przedziwne rzeczy, choćby po to, żeby sprawdzić, jak będzie telefon wyglądał, już zrobiony, robi się mock-upy po prostu. P20 będzie prawdopodobnie, tak jak Wam mówiliśmy wcześniej, w 3 wersjach. Będzie wersja light, będzie ta wersja podstawowa, wersja z plusem, wersja... Trzymajmy się, bo to jeszcze nie nazywali. Czas to nie? Także możemy oczywiście oglądać rzeczy, które pojawiają się w sieci, możemy słuchać ploteczek, które się pojawiają. Podchodźcie do tego po prostu ostrożnie. Tak, jak zawsze Wam podpowiadam, pisząc tekst, słuchajcie, to jest przeciek, nie traktujcie go
tak całkowicie jako stuprocentowo pewnego. Owszem, jako ciekawostka tak, natomiast nie jest to jakaś taka informacja stricte od producenta potwierdzona, stuprocentowo pewna. No, na Huawei to jeszcze poczekamy, bo premiera, jak przypomnę, jest miesiąc po MWC, rzeczywiście. Będziemy na premierze, dziękujemy bardzo. Jacek będzie. Także pokażemy z pierwszej będziecie ręki. Będziecie mieli, Jacek na pewno każdy z nich obfotografuje, weźmie w rękę, napisze specyfikację, także dowiecie się na pewno bardzo szybko na ich temat, ale nie tutaj. Bo tutaj Huawei co pokaże? Pokaże ultrabooka i tablet, ale o tym też Wam mówiliśmy, nie będziemy nudzić, będziemy Huawei, ja to Wam się pokaże to wszystko. Tak, tak, postaram się rzeczywiście obfotografować, tak żebyście mogli wszystko zobaczyć. Samsunga w zasadzie, też już o Galaxiakach nowych wszystko wiecie, może jeszcze do tego Samsung dorzuci nowy tablet, czyli Taba S w nowej, kolejnej generacji. No również, pójdziemy, zobaczymy, pokażemy Wam, serdecznie zapraszamy po prostu na nasze relacje. Tak naprawdę w tej chwili pozostało dowiedzieć się, jakie będą wymiary, waga nowych modeli i konfiguracje pamięci. Dlatego, że w tych materiałach, które są na dziś dostępne, pojawiły się co prawda nowe konfiguracje pamięci. Ja dodałem, można na karcie sprawdzić. Natomiast tak naprawdę nadal nie są to informacje oficjalne, pomimo tego, że brane naprawdę z bardzo wiarygodnych źródeł, bo inaczej ja nie wrzucam specyfikacji. Ale wiecie, dopóki ich Samsung nie poda, to też na razie tak trochę ostrożnie, bo tutaj mogą trochę namieszać. Coś oni o tym iPhone'ie SE przez cały czas, no, ja nie wiem czemu. Znowu wraca temat, miał być, potem miało nie być, teraz znowu ma być. Jak myślicie, w ogóle chcielibyście taki telefon tam 4 cale z groszami? Chcielibyście. iPhone. Ja wiem, że chcielibyście, dlatego że bardzo często w komentarzach pojawiają się jednak głosy, że... Znaczy, ja nie wiem, czy iPhone'a tak naprawdę podejrzewam, właśnie, że chcielibyście w ogóle smartfon o podobnym wymiarze średniaka, ja myślę. Dokładnie. Który jednocześnie działałby bardzo fajnie i bardzo porządnie. Myśmy co prawda, nawet Adam, który jest zwolennikiem tak naprawdę Apple'a i w iPhone'a. No bez przesady. Dzisiaj albo wczoraj podczas robienia zdjęć stwierdził, że to już nie jest najwyższa klasa. No nie jest. To już nie jest. Wiecie, ja tu mam ze sobą dwa telefony, iPhone'a i taki innej marki. No i robię tym innej marki, bo po prostu robi to lepiej. No. I jest jeszcze jedna rzecz, o której ja chyba pisałem, też chyba w tym tygodniu pisałem, o tym Xiaomi Black Shark. Xiaomi, no dla graczy, tak? Tak, Xiaomi dogadał się z Black Sharkiem i bardzo możliwe, że rzeczywiście pojawi się. Podejrzewam, że Black Shark to jest jednak mimo wszystko nazwa kodowa, dlatego że nie zapowiada się. No i w benchmarku pokazało się coś takiego. Był w benchmarku, benchmark zapowiada bardzo fajną, mocną maszynę rzeczywiście dla graczy. No ale to nie będzie jedyny mocny Xiaomi, bo już tutaj na MWC mamy nadzieję zobaczyć nowego bezramkowego Mi Mixa, który mnie prywatnie strasznie zajarł, jak zobaczyłem pierwsze rendery. Zobaczymy, czy się bardzo rozczaruje na stoisku, czy tylko tak trochę. Na stoisku się nie rozczarujesz. Adam nie będzie miał szansy rozczarować się Xiaomi, dlatego że Adam Xiaomi nie używa po prostu. No fakt, nie mam Xiaomi, żeby... ale chodzi mi o design. Czytałem tak? Ostatnio u znajomego dziennikarza, że żeby się Xiaomi rozczarować, to trzeba go mieć przez dłuższy czas. Jeżeli się ma na przykład go do testów, to podobno rozczarowuje po jakimś czasie dopiero. Ten znajomy dziennikarz, wyobraź sobie, możecie w sieci poszukać, może znajdziecie, są recenzje w Xiaomi, w związku z tym dosyć łatwo znaleźć. Ten znajomy dziennikarz, słuchaj, pisze, że właściwie nie miał modelu Xiaomi, który czymś by go nie rozczarował. Mhm. Jakąś funkcją, okay. Nie. Przede wszystkim, zdaje się, chodzi o jakość zdjęć. Zdjęcia są podobnie jak w iPhone'ach. Ale to tak, no ja miałem tego A1 z Androidem One i... No faktycznie na zdjęcia, bo tam był taki mocno, bardzo taki sobie, ale poza tym był całkiem fajnym telefonem przy swojej cenie. Mówię, pójdziemy na stoisko, Adam go być może za krótko używał, a być może rzeczywiście jest to bardzo dobry smartfon. Dużą zaletą Xiaomi jest przede wszystkim cena. Druga rzecz, która jest sobie podnoszona, to stosunek ceny do możliwości. Z tym, że to jest rzecz, nie wiem czy nie przeceniana, dlatego że to jest kwestia tego, kto jaką wagę przykłada do poszczególnych funkcji smartfona. Ale wiesz, to jest tak trochę, że płacisz niewiele, a dostajesz bardzo fajne cyferki. Mnie ten mix nowy kręci ze względu na wygląd wyłącznie. Specyfikacja będzie mocna. No, Snap 845, dużo RAMu, dużo pamięci, wszystkiego dużo bardziej, jeszcze lepiej.
Tak, to mnie nie obchodzi, mi się po prostu podoba z wyglądu i tyle. No, złapało mnie coś w designie tego telefonu i mam nadzieję, że będzie tak wyglądał jak na renderach, no bo wiecie, no render renderem, a to co na żywo, no przychodzisz na stoisko i widzisz coś i no, szczególnie w przypadku chińskich marek, akurat mówię, no nie tyle Xiaomi, bo Xiaomi jest naprawdę dużą już marką, ale tych takich mniejszych Chińczyków, render widzisz, o wow, o wow. Chcę to. Idziesz, oglądasz, bierzesz w rękę i mówisz sobie o matko bosko kochana. Z jednej strony jest tak, ale chińskich producentów jest bardzo dużo. My znamy bardzo wielu chińskich producentów, którzy produkują bardzo dobre urządzenia. Z tym, że one nie są w tej chwili tak łatwo dostępne jak Xiaomi. Z tych, których urządzenia są nieco łatwiej dostępnych, macie na przykład Vivo, które jest dobrą marką, fajną marką, uznaną, która ma ceny w Chinach bardzo podobne do smartfonów Xiaomi. Ale jednak nie jest u nas na przykład aż tak popularny. No dokładnie. Także to nie jest tak, że Xiaomi jest jedyną dobrą chińską marką. Dokładnie. Znaczy, to jest to Vivo od tego czytnika w ekranie. Tak. Wtrącam się, bo żebyście sobie przypomnieli, co to jest za firma, bo faktycznie są mało znani. Jest tych marek znacznie więcej, tylko no, raz, że zakupy w Chinach nadal nie są bardzo bezpieczne, tak? Jest na przykład marka Gioni, którą my obserwujemy właściwie od pierwszego wyjazdu tak na MWC. Słabiej. To znaczy nie tyle słabiej, co po prostu dystrybucja jest jaka jest. Gioni jest producentem dla innych producentów. Tak. Gioni jest producentem, którego smartfony kupują inne marki i ostemplowują swoim brandem. Właśnie. Żeby wam na przykład przypomniał taki polski iPhone Luna, to właśnie była produkcja Gioni. Ale również Olio na przykład, najcieńszy telefon na świecie, smartfon na świecie, który był, to też był Gioni. Następny model. Także jest tych marek chińskich znacznie więcej. Xiaomi jest po prostu... Jakoś tak fajnie rozmuchane, popularne się zrobiło. A tak naprawdę wśród tych Chińczyków poziom jest totalnie różny. Są naprawdę telefony wybitne, jak i bardzo słabe. I trzeba dobrze się w tym rozeznać, żeby wiedzieć, co się kupuje. A tak wracając do tych zakupów z Chin, to ja bym nie demonizował. Jak dla mnie to jest 100% bezpieczeństwa, kasa nie ucieknie. Tylko, że jeżeli rzeczywiście eksperymentujecie, jeżeli ściągniecie smartfon na własną odpowiedzialność, dokładnie, tego, wiecie, jeżeli to nie będzie jedna z tych znanych marek, to po prostu może się okazać, że smartfon, jeżeli się zepsuje, jest będziecie mieli... Tak, no to wiadomo, że jest do śmieci. Niektóre mogą być nieużywane, no i nie, mogą nie mieć też pasma LTE B20, ale to ale każdemu to nie, będzie przeszkadzało. Ale to nie tylko B20, one mogą nie mieć w ogóle zwykłego, ani polskiego LTE w ogóle się raczej rzadko zdarzał Chińczyk. Ani polskiego 3G w ogóle mogą nie mieć, no nie zdarza się tam rzadko. Chińczycy sprzedają zarówno smartfony na rynek europejski, jak i na rynek chiński. Wystarczy kliknąć, bo będzie cena atrakcyjniejsza tego samego modelu. Po prostu modelu. Uważajcie. Nie zwrócić uwagi na to, że on jest wyłącznie na rynek chiński i właściwie bieda gotowa, bo kupujecie fajne. Jeżeli mówimy o zakupach na dużym chińskim portalu, to tam macie te telefony opisane, tylko na litość boską czytajcie, kochani, te opisy dokładnie. Kto by to czytał? Nie, Jacek, no poważnie mówmy, bo... Ludzie po prostu czasem nie uważają, faktycznie, tak jak Jacek powiedział, możecie się skusić atrakcyjną ceną, tylko po prostu wtedy uwaga. Jeżeli się przeczytajcie na jakiekolwiek zakupy w sieci, nie tylko w Chinach, ale nawet na polskich serwisach aukcyjnych, to zawsze trzeba przeczytać wszystko, zawsze trzeba wypytać o wszystko, zawsze trzeba zwracać uwagę na wszystko, dlatego że można się poślizgnąć na bardzo wielu drobiazgach. Tak, wiecie, czasem nawet potrafi być opis podany białą czcionką i dopiero go widać, jak podświetlicie, zaznaczycie tekst. Zróbcie tak czasem dla świętego spokoju. To ja wam tak od siebie doradzam, bo trafiłem taki hicior, taki przypadek. No i co? Nagadaliśmy się. Jutro idziemy odebrać nasze badge, czyli przepustki na targi. Moglibyśmy co prawda dzisiaj odebrać, albo nawet wczoraj w lotnisku, ale wolimy zajrzeć na firę, zobaczyć. Pójdziemy po prostu na halę, zobaczymy jak to tam wygląda. Może nawet jakiś kawałek klipu się wrzuci, zobaczymy. A jak nie, to na Bunia zapraszamy na Facebook nasz, tam się pewnie będą pojawiały też jakieś nasze takie drobniutkie wrzutki, zanim się zaczną właściwe targi, no bo wtedy no to już będzie normalna robota. Trochę dzisiaj na dziko, troszeczkę chaotycznie, ale staraliśmy się poprowadzić tą tygodniówkę tak, żeby przede wszystkim obiecaliśmy, że będzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dla nas się zaczyna małe piekło pracy, dlatego że będziemy robili mnóstwo kilometrów każdego dnia. Dlatego że będziemy szukali szybko różnych środków transportu, żeby dojechać z miejsca na miejsce, dlatego że te pierwsze dni są poza halami. Fajnie jest.
Będzie trudno, ale będzie na pewno również dużo satysfakcji. Postaramy się wam wszystko zrelacjonować, pokazać wszystko to, co sami zobaczymy. Cóż, przerwałem ci, ale chciałem was zaprosić do oglądania filmów na tym kanale, bo będą się pojawiały filmiki, postaramy się przesyłać. Jak na razie internet się bardzo poprawił. Słuchajcie, w zeszłym roku nam się przytykało, w tym roku nam się jeszcze nie przytyka, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. W każdym razie staniemy na rzęsach, żeby wam dostarczyć materiały. Gdyby tu się pojawiało coś za rzadko, to zaglądajcie na www.mgsm.pl. Tam pewnie będzie trochę częściej, ale materiał do poczytania i zdjęcia do pooglądania. No a filmy, zależnie od tego, jak nam internet pozwoli, w miarę możliwości. Postaramy się wam wszystko to, co ważne tutaj na tym kanale pokazać w osobnych filmikach. Także sobie po prostu uruchomcie dzwoneczek, wpadnie nowy film, będziecie wiedzieli. Śledźcie nas, subskrybujcie, oglądajcie. Pozdrawiamy was, miłego weekendu, niesamymi telefonami i smartfonami człowiek żyje. Wszystkiego dobrego, cześć. Do zobaczenia, cześć.